Szlak turystyczny kończymy nad Zalewem Zadębie. Zbiornik utworzono w latach 1966-1970 na rzece Skierniewka-Łupia w dzielnicy Zadębie w Skierniewicach. Ta sama rzeka, będąca prawym dopływem Bzury, przepływa przez ogród romantyczny w Arkadii. Środkiem czaszy zbiornika przebiega koryto rzeki Skierniewki o szerokości pół metra. Koryto zostało przekopane na potrzeby budowy zbiornika. Ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika to prawie 5 km trasy, na której znajdują się plenerowe urządzenia do ćwiczeń i miejsca do wypoczynku. Wzdłuż alejek usytuowane są ławki oraz stoliki. Po prawej stronie zbiornika znajdują się trawiaste polany, na których urządzić można rodzinny piknik lub inne spotkania. Również na wodach zbiornika coraz częściej spotkać można miłośników sportów wodnych, począwszy od wielbicieli nart wodnych, ale także tych, którzy relaksują się pływając na kajakach, rowerach wodnych lub innych sprzętach możliwych do wypożyczenia. W Skierniewicach nie brakuje amatorów jazdy ekstremalnej na rolkach czy rowerach. Wykazać się mogą w świetnie przystosowanym do tego miejscu, jakim jest pump track. Jest to pomysł mieszkańców zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Po wykonaniu i zalaniu koryta zbiornik został zarybiony kilkoma gatunkami ryb. Od 11 czerwca 2020 roku najmłodsi skierniewiczanie mogą korzystać z nowoczesnego portu Zadębie, który zacumował przy ulicy Konwaliowej.